słowa mądrości głosi sprawiedliwe. Mam przed sobą grubą książkę, jest to brewiarz i mam cztery takie tomy. I w tej książce znajdują się głównie same teksty biblijne i w tym psalmy. Aż może to zastanawiać, cztery tomy takich grubych książek, przecież psalmów jest tylko 150. No tak, ale właśnie ten układ książki pozwala rozpisać je na cały rok, zrobić z nich swego typu bloki modlitewne, żeby w różnych porach dnia i czasami nocy modlić się na brewiarzu, bo tam poprzez psalmy możemy upiększać naszą relację z Panem Bogiem, bo właśnie w nich, w psalmach jest opisana cała historia miłości Boga do człowieka. Wzrost zainteresowania psalmami nastąpił w wyniku herezji gnostyków, którzy prezentowali swoje przemyślenia w postaci hymnów. Więc Kościół zadecydował, zawalczymy ich bronią. I właśnie poprzez psalmy chciał przypomnieć ludowi katolickie nauczanie. I oczywiście w pewnym momencie ta funkcja wygasła, ale została zastąpiona poprzez krótkie, w sposób medytacyjny wykonane psalmy w trakcie liturgii. Psalmy zawsze miały bardzo dobrze wygospodarowane miejsce w liturgii i nie są one prostym zapożyczeniem od Żydów, że tam w liturgii to było, to u nas też musi. Nie. One, zresztą według OWMR, czyli Ogólnego Wstępu do Mszału Rzymskiego, są nazywane psalmami responsoryjnymi, czyli są odpowiedzią, pewnym echem na usłyszane słowo i dlatego następują po pierwszym czytaniu i są bardzo ważnym miejscem głoszenia Słowa Bożego. Do przeczytania Ewangelii potrzebujemy więcej skupienia i czasu, bo musimy wejść w jej środek i zrozumieć, o co tak naprawdę Jezusowi chodziło. A w wypadku psalmów jest zupełnie inaczej. Je możemy czytać spontanicznie. I skąd się to bierze? Bo w nich jest zawarte wiele ludzkich emocji. I one pokazują, że z Bogiem możesz rozmawiać nie tylko wtedy, kiedy wszystko jest ok. Ponieważ kiedy masz pewne pretensje, jesteś oburzony, nie wszystko jest optymistyczne, to wtedy psalmy ci pomagają oswoić się z tymi emocjami. Więc tutaj to, co boskie, łączy się z tym, co ludzkie. Zachęcam, byś podczas każdej mszy świętej wysłuchał z wielką uwagą psalmu i żebyś znalazł w nim jedno zdanie i potem powtórzył je sobie w myślach kilka razy. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ prawdopodobnie ten fragment będzie najlepiej opisywał twoje serce. Będzie takim trochę papierkiem lakmusowym, wskaźnikiem twojego wnętrza. I warto dowiedzieć się, czym aktualnie żyjesz i przez to otwierać się w tym punkcie na relacje z Panem Bogiem.